Dzień dobry, witam ponownie. Mam nadzieję, że już teraz mnie słychać na spotkaniu poświęconym rearanżacji przestrzeni w szkole. Ja nazywam się Małgorzata Stodulna, jestem szefową działu Szkoła dla Innowatora. I dzisiaj w trakcie naszego godzinnego spotkania porozmawiamy razem z naszymi ekspertami, dyrektorami i nauczycielami ze szkół biorących udział w projekcie na temat tego, jak przebiegała zmiana przestrzeni w szkołach dla innowatora. Każda z tych osób, które za chwilę przedstawię, jest z jednej strony pełni różne funkcje. To są dwie dyrektorki szkół, jest też nauczyciel, jest również dyrektor szkoły, jednocześnie ekspert od spraw rearanżacji. To, co wszystkich Państwa łączy, to jest to, że jesteście praktykami, czyli sami przeszliście rearanżację. Niektórzy kilku, a nawet może kilkadziesiąt takich rearanżacji przeszli i możecie się podzielić też swoimi praktycznymi doświadczeniami, wskazówkami, zarówno tego, co unikać, jak i o czym pamiętać. I może zacznę od przedstawienia osób, które reprezentują szkoły biorące udział w projekcie Szkoła dla Innowatora. Zacznę od Agnieszki Śliwińskiej, to dyrektorki Szkoły Podstawowej nr 9 imienia Józefa Piłsudskiego w Elblągu. Anna Szyfter, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 58 imienia Jana Kukuczki w Poznaniu. I Daniel Kokoszka, nauczyciel zespół szkolno-przedszkolny imienia Marii Konopnickiej w Kamienicy. To są osoby, które w ramach szkół dla innowatora rearanżacje realizowały, ale też później rozwijały ten temat szerzej już poza projektem. Jest z nami też Adam Perzyński, który jest również dyrektorem szkoły podstawowej nr 27 w Gdańsku, ale jest także ekspertem od rearanżacji i ma za sobą przeprowadzonych bardzo wiele różnych zmian przestrzeni w bardzo wielu szkołach. Pomógł wielu osobom do tego procesu się przygotować, przez ten proces z sukcesem przejść, więc może się też podzielić takimi doświadczeniami bardziej z poziomu meta. Adam był również ekspertem u nas w projekcie i wspomagał niektóre szkoły w procesie rearanżacji, więc może też podzielić się z takiego perspektywy praktycznej. Ja powiem na początek kilka słów o samym projekcie Szkoła dla Innowatora i o tym, jak wyglądała zmiana przestrzeni w tym projekcie, tak żeby Państwu, którzy nie znacie tego projektu, troszkę szerzej to naświetlić. Szkoła dla Innowatora jest przede wszystkim... Oj, przepraszam, bo coś się tu przesuwa. O. Szkoła dla Innowatora to 3-letni projekt pilotażowy, laboratoryjny, testujący, zaraz wyjaśnię, dlaczego też to jest ważne, realizowany z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju i Technologii, taka jest obecna nazwa tego ministerstwa, ale w ciągu ostatnich 2 lat te zmiany były częste i jest realizowana we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Głównym celem tego projektu jest wypracowanie takich rozwiązań w szkołach publicznych, które rozwijają kompetencje proinnowacyjne i które też będzie możliwość przeskalowania, wdrożenia w innych szkołach w dużo większym zakresie. Nauczyciele, dyrektorzy, uczniowie i całe szkoły otrzymywały w trakcie trwania projektu bardzo dużo wsparcia doradczego, szkoleniowego, też eksperckiego. I też bardzo ważnym elementem projektu wyróżniającym się była właśnie zmiana przestrzeni szkolnej w kierunku kształcenia kompetencji proinnowacyjnych. W samym projekcie bierze udział 20 szkół. Jest to z jednej strony niedużo, bo jest to jedynie wybrana grupa, ale jest to projekt pilotażowy, laboratoryjny i te szkoły, które były i są w tym projekcie, były wybrane bardzo precyzyjny sposób. Są to przede wszystkim bardzo różne placówki. Są to zarówno szkoły bardzo duże, szkoły średnie, szkoły małe czy nawet malutkie, szkoły z terenów wiejskich, z różnego wielkości miast, zarówno z bardzo dużych miast, jak i średniej wielkości. Są to szkoły bardzo doświadczone, które realizowały jeszcze przed przystąpieniem do projektu wiele różnych inicjatyw, ale są też szkoły, które mniej się angażowały w tego typu aktywności. To są szkoły z bardzo aktywnymi nauczycielami i nauczycielami nieco bardziej konserwatywnymi. Są to szkoły, które bardzo dobrze współpracują z rodzicami bądź mają wyzwania w tym zakresie. Są to też szkoły, które mają duże wsparcie ze strony samorządu, ale są też szkoły, które też borykają się tutaj z pewnymi wyzwaniami. Więc dzięki temu, że mamy tak różne szkoły w projekcie i wszystkie one przeszły rearanżację, to tak naprawdę możemy zobaczyć, które elementy
dotyczące tego procesu zmiany przestrzeni edukacyjnej sprawdzały się, były rzeczywiście trafieniem w dziesiątkę, a które były no może nie do końca udanymi pomysłami. Jak wyglądała sama proces rearanżacji w szkołach? Przede wszystkim, przepraszam, znowu się przerzuciło. Przede wszystkim projekt przewidywał wsparcie dla szkół z jednej strony finansowe, to było około 49 tysięcy złotych brutto. Jest to dla dużych szkół mniej, dla małych szkół więcej. Jest to po prostu kwota, która była przeznaczona na ten cel, ale również było zapewnione wsparcie eksperckie i tu między innymi właśnie Adam brał udział, czyli pomoc w przygotowaniu planu, który by odpowiadał na potrzeby szkoły, potrzeby uczniów, potrzeby nauczycieli czy danej społeczności, ale jednocześnie zmieniał na tyle przestrzeń edukacyjną, że ten rozwój kompetencji proinnowacyjnych był możliwy, żeby wspierał rzeczywiście uczenie się uczniów w danej szkole. Każda szkoła miała przygotowany, opracowany indywidualny plan i zakres działań dotyczących zmiany przestrzeni szkolnej. Zaplanowane były też wizyty ekspertów w szkołach. Niektóre były utrudnione z uwagi na pandemię, odbywały się częściowo zdalnie. Czasami to były wędrówki z laptopem po szkole, a czasami udawało się też osobiście przyjechać, więc z przygodami, ale staraliśmy się razem wszyscy, łącznie ze wszystkimi szkołami, żeby ten proces przebiegał jak najsprawniej. No właśnie, teraz dosłownie kilka haseł dotyczących różnicy między remontem a zmianą przestrzeni szkolnej, bo rearanżacja to nie remont, a właściwie nie tylko remont. Remont dotyczy zmiany, poprawienia jakości, standardu tego, co się dzieje w szkole. Ale tak naprawdę to, co jest istotne, to to, że każda zmiana przestrzeni wpływa na to, jak się zachowujemy. Każda przestrzeń modeluje nasze działania. I w tym momencie takie świadome wykorzystanie tego, że przestrzeń, w której przebywają uczniowie, w której przebywają nauczyciele, może się zmienić, może wpłynąć na to, jak ci uczniowie będą się w tej szkole czuli, jak się będą zachowywali, czy będą ze sobą współpracowali, czy nie, jest taką bardzo ważną okazją do wykorzystania. Ważne jest powiązanie rearanżacji, tej zmiany przestrzeni z tym, co się w szkole dzieje, czyli z uwzględnieniem celów i działań dydaktycznych szkoły, ale też z uwzględnieniem wizji szkoły, co będzie w przyszłości, co ta szkoła chce robić za jakiś czas, tak żeby się do tych wyzwań przygotować. Założyliśmy też w projekcie, że dyrektor szkoły, dyrektorka szkoły to będą osoby, które są liderem tego procesu, przy czym ważne jest to, że lider procesu to nie znaczy, że to jest osoba, która ma wszystko od A do Z wykonywać, wszystkim sama zarządzać i o wszystkim decydować. To jest właśnie takie podejście bardziej miękkie, liderskie, czyli osoba, bez której nie wydarzy się rearanżacja w szkole, bez zrozumienia ze strony dyrekcji, bez zdawania sobie sprawy z tego, jak ważny jest ten proces. Natomiast no tutaj bardzo potrzebne jest włączanie też nauczycieli i zachęcaliśmy do tego bardzo, żeby włączać i nauczycieli, i uczniów, i dzisiaj w panelu, a i też na sali są szkoły, którym udało się to zrobić rewelacyjnie, czyli zaprosić do tego całego procesu planowania nauczycieli i uczniów i zrobić to wspólnie. W niektórych szkołach też brali w tym udział rodzice. Nieco był to utrudniony proces z powodu pandemii, ale dzięki temu tak naprawdę jest możliwość patrzenia na tą przestrzeń jako przestrzeń wspólną, nie tylko przestrzeń wymyśloną przez dyrektora czy dyrektorkę, ale przestrzeń wspólną. I to, co jeszcze na koniec chciałam podkreślić tej prezentacji, zaraz tutaj przejdę do oddania głosu panelistom, to jest to, że ta rearanżacja przestrzeni może mieć bardzo różną skalę. To nie musi oznaczać bardzo wielkich zmian architektonicznych, przebudowy, no jeżeli nie mamy takich możliwości finansowych, to się po prostu tym nie zajmujemy, no bo nie zmienię szkoły, nie zmienię budynku. Nie. Może to być nieraz małe działania. Nieraz to są działania, pomalowanie w sposób świadomy danej przestrzeni. Może to być przearanżowanie ustawienia mebli. Może być to nawet zrobienie porządku w szafie i wyrzucenie starych rzeczy. Więc mogą te działania być różne. Ważne jest to, żeby mieć świadomość, co się tam dzieje, do czego to będzie służyło i po co
po co to jest. Ja w trakcie tu tego, jak będą paneliści opowiadać o doświadczeniach swoich i swoich wskazówkach, będę starała się Państwu na prezentacji również pokazywać zdjęcia z kilku szkół, tak żeby można było rzeczywiście zobaczyć, na czym ta rearanżacja konkretnie w projekcie Szkoła dla Innowatora polegała. I już teraz chciałam przejść do pytań. I przedstawiłam Adama na końcu, ale od Ciebie, Adamie, chciałam zacząć, bo chciałam się Ciebie dopytać o znaczenie procesu planowania. Na ile jest to istotne, żeby rzeczywiście przyjrzeć się zmianom w swoim szkole, co chcemy zrobić, od czego możemy zacząć, co jest kluczowe w tym procesie planowania i na co zwrócić specjalną, szczególną uwagę. Witam serdecznie. Wiele pytań. Zobaczę, czy uda mi się odpowiedzieć na nie. Wiesz co, może ja na przykładzie Agnieszki, bo miałem tą przyjemność z kilkoma dyrektorami, którzy tutaj siedzą, współpracować. Wiesz co, ten proces planowania, on jest niezwykle istotny na pewno, bo musimy mieć świadomość, że ta zmiana, ta rearanżacja, ta nowa sala, być może zmiana tego ustawienia ławek ma czemuś bardzo konkretnemu służyć. I im więcej poświęcimy czasu, myślę, na ten pierwszy krok, chociaż nie jest to łatwe, bo ja jako dyrektor, który jest taki generalnie w gorącej wodzie kąpany, chciałbym zmieniać razu wszystko i bardzo szybko, ale nauczyłem się też, żeby jednak planować. I pamiętam, że jak podjechałem do Agnieszki, Agnieszka ma taką bardzo dużą szkołę, i generalnie rozmarzyłem się, wszedłem, zobaczyłem te wielkie korytarze, mnóstwo tych sal, zorientowałem się też, jaka liczba uczniów jest, więc no, pomysłów było generalnie faktycznie sporo. Bardzo ważne jest, żeby przy tym procesie planowania, przy tej zmianie brać pod uwagę, i właśnie tylko pod uwagę, ale też zdanie osób, którym ma służyć ta przestrzeń, nauczycieli samych w sobie i rzecz jasna uczniów. Oni będąc świadomi, że tak, mając tą wiedzę, możemy zastanowić się nad tym, jaką przestrzeń faktycznie zrobić, nie dając takiego prezentu na siłę, tylko włączając ten proces całe środowisko, no dajemy szansę na to, co myślę, że nam dyrektorom często się zdarza i często widzimy, że kupujemy coś i nie zawsze jest to faktycznie wykorzystywane. Więc można zrobić super epicką salę, z której generalnie nikt nie będzie korzystał. Więc znalezienie na tym pierwszym etapie osób, które będą chciały faktycznie z tego korzystać, jest na pewno niezwykle istotne. A, przepraszam bardzo. Tak, dzięki. Tak, dokładnie, bo powiedziałeś o wątku włączania nauczycieli i też tego, że ważne jest to, jak to będzie wykorzystane. I myślę, że też jak będziemy rozmawiać o waszych przypadkach, konkretnych szkół, które dokonały tej rearanżacji, to są to też niesłychanie ważne wątki, które przejawiały się w naszych rozmowach w ogóle o sensie robienia rearanżacji. Teraz mam pytanie takie do ciebie, Agnieszko. Właśnie o ten proces planowania u ciebie w szkole, jak to wyglądało? To jest szkoła bardzo, bardzo duża też z wyzwaniami architektonicznymi. To mało powiedzieć, że ma wyzwania architektoniczne, to nic nie powiedzieć. Ale też mam pytanie dotyczące właśnie nauczycieli. Jak oni przyjęli ten pomysł, że tu nagle będziemy jakieś zmiany robić, tu będziemy im przestawiać, ustawiać inaczej? Jak przyjęli to uczniowie i jakie tu mogłaś mieć wyzwania w tym całym procesie? Nie było to na pewno łatwe, dlatego że właściwie to jest moja pierwsza kadencja i zaczęłam właściwie już maleńką zmianą kolorystyczną w szkole. Już zaczęły się pojawiać pierwsze kolory na korytarzach. To się zaczęło jeszcze zanim weszliśmy do projektu Szkoły Innowatora. Ale jak już weszliśmy do Szkoły Innowatora i jeszcze skorzystaliśmy z pomocy eksperta, czyli Adama, no zrobiliśmy właściwie w bardzo krótkim czasie tę rewolucję w całym budynku, mimo że budynek no to jest 11 tysięcy metrów kwadratowych prawie. Bardzo trudny budynek, 40-letni, tak jak powiedziałaś, no problemów milion, odcieknących rur po prostu sypiące się ściany, gdzie więcej piasku niż betonu. Ale na to też znaleźliśmy sposób. Tutaj było widać nawet, że zwykła płyta OSB może zastąpić po prostu remont ściany. I kiedy rozmawiałam z nauczycielami, na początku oczywiście była obawa, że jak to taki kolor wybieramy, tutaj czarny, szary, indygo, fuksja, że to będzie po prostu no, istotne takie, no, tak, istne wariactwo, tak? Po prostu
kolory w szkole? O co chodzi? Oczywiście jest, od początku była grupa, która poszła jak w dym, po prostu dobra, działamy, robimy. Zależało nam na zmianie wizerunku szkoły, więc ta zmiana bardzo była nam potrzebna. Niektórzy byli tak po środku i nie wiedzieli, czy chcą się zmieniać, czy nie chcą się zmieniać, po prostu trochę się bali, jakie będą tego konsekwencje, no i też wyjście ze strefy komfortu, tak? Bo jednak jak ktoś siedzi w gabinecie 30 lat, no uzbierał co nieco, tak jak Adam powiedział, że w szafach się pozbierało i rzeczywiście znaleźliśmy sobie takie różne rodzaju kartkówki, nie tylko, zeszyty z 89 roku, ponieważ właśnie pierwsze to było zalecenie Adama, przenieść segmenty, poukładać tematycznie. No i niektórzy musieli pozmieniać tak bardzo mocno, bo musieli się przenieść do innego gabinetu. No jak odkryli swoje skarby w szafach, to rzeczywiście było tego sporo. I to było takie oczyszczające też z drugiej strony, tak? I też przekonało ich, że ta zmiana ma sens. Rzeczywiście, po co mi te opasłe szafy, po co mi tego tyle trzymać, kiedy to po prostu powinno już dawno zniknąć z szafy. Zostawiliśmy sobie część jako pamiątki, żeby można było potem to wspominać. Oczywiście trzecia grupa nauczycieli to taka, która no, nie podjęła tych zmian, chociaż tak nie do końca, bo nie da się tak do końca wyłączyć ze zmiany, no bo ona rzutuje na całą szkołę jednak, tak? Pokój nauczycielski, który był przez no, dobrych ostatnich kilka lat właściwie nie używany za sprawą dziennika elektronicznego, bo tam już nikt nie wchodził, bo po co, bo dzienników nie ma. Zrobiliśmy szybką aranżację za 200 zł, dosłownie. To był pomysł nauczycieli, po prostu szybka akcja i na drugi dzień powstał gabinet w stylu PRL-u. Taki był zamysł, tak zostały. Zresztą teraz na załączonym obrazku widzę, że jest. Także wszyscy odczuli tą zmianę. Oczywiście w trakcie trwania tych zmian kolejne osoby chciały się dołączyć. Brakowało trochę środków, ale coś tam zaczęliśmy kombinować, się udało pozyskać sponsorów i nawet ci najmniej przekonani w zmianę weszli. Zaczęli zmieniać swoje gabinety, zmieniają swoje ustawienia ławek, nagle są poustawiane w ogóle odwrotnie niż powinny być. Ściany, po których można rysować, dzieci mogą rysować oczywiście, tak? No to jest naprawdę duża zmiana, bo to taka świętość była do tej pory, nietykalna. A teraz okazuje się, że dzieci naprawdę mogą korzystać z tych zmian naprawdę pozytywnie i nauczyciele widzą, ile to radości teraz sprawia dzieciom, bo akurat sama aranżacja no, stała się w czasie pandemii, tej ścisłej pandemii. Więc tak naprawdę uczniowie na początku nie mieli jak korzystać z tego i jak na to wpływać. Pomogli nam rodzice i sponsorzy, ale ogólnie rzecz biorąc, no ta zmiana naprawdę zafunkcjonowała u nas bardzo mocno i ona była bardzo potrzebna dla szkoły, żeby zmienić wizerunek i to się sprawdziło. No właśnie, bo tu poruszyłaś bardzo ciekawe wątki, które też chciałam pociągnąć z Anią. Pierwszy wątek to jest dotyczący właśnie zaangażowania nauczycieli, tego, że to jest taka obawa nauczycieli przed włączeniem się w ogóle w ten proces, no bo moi nauczyciele nie będą chcieli, oni nie chcą, że to będzie trudne, ale tutaj pokazałaś właśnie, że są sposoby i na pewno też pytanie do ciebie, Aniu, właśnie jak to wyglądało u ciebie i czy też spotkałaś się z podobnymi wyzwaniami jak Agnieszka. I też kolejny wątek, czyli czy był jakiś opór, czy udało się to jakoś przekonać, chociaż pewnie też mogło być zróżnicowanie. I drugi wątek, który powiedziałaś, który też budzi największe wątpliwości bardzo wielu dyrektorów, to jest ten wątek finansowy, czyli że to trzeba mieć po prostu bardzo duże środki. Ale to jeszcze zobaczymy, może nam starczy czasu, żeby trochę o tym powiedzieć, bo tu też trzeba trochę mieć takiej kreatywności, trochę myślenia niestandardowego, trochę odwagi, troszkę jakiegoś takiego myślenia planowego. Więc pytanie do ciebie, Aniu, bo szkoła w Poznaniu też ma no, też wyzwania architektoniczne, też w taki ciekawy sposób krokowy realizujecie też poszerzanie tej przestrzeni, pozyskiwanie na to środków, też włączacie szeroką grupę nauczycieli w ten proces. I mam właśnie do ciebie pytanie, jak u ciebie to przebiegało, jak rozmawiałeś z nauczycielami, jak przyjęli to wszystko uczniowie? No tak, i przede wszystkim o jakich kompetencjach myśleliście, jak planowaliście tą przestrzeń, która właśnie się przed chwilą wyświetlała, ale już spadła, tak? W naszej szkole podstawowej numer 58 w Poznaniu ten proces przebiegał troszeczkę inaczej, bo zaczął się od grupy nauczycieli, którzy brali udział w projekcie
I ta grupa nauczycieli jakby korzystając już z tego miejsca, czyli jakby myśmy już wiedzieli od samego początku, że chcemy zmienić tylko to jedno konkretne miejsce, czyli konkretnie taki drugi hol szkoły, zaczęli się zastanawiać, czego nam brakuje. No i tutaj był taki trochę koncert życzeń. No brakuje nam sali kinowej, brakuje nam drugiej sali do informatyki, brakuje nam przestrzeni do gier i zabaw dla małych dzieci, na przykład z magicznym dywanem, brakuje nam przestrzeni do debat, do pracy w parach, przestrzeni, którą możemy bardzo szybko przearanżować, czyli z pracy grupowej zorganizować pracę indywidualną albo pracę w parach. Przestrzeni, gdzie możemy zapisywać różne rzeczy i którą możemy wykorzystywać bez dużego nakładu pracy do różnych projektów. No i tak powoli, powoli zaczął się rodzić ten pomysł, że miejsce już mieliśmy wybrane, ale jaka to ma być kolorystyka, że mają być ściany, po których można pisać, w zależności od projektu jakby tematycznie można je dopasowywać do tego, co robimy. Zaczęliśmy w tą przestrzeń wkomponowywać ukryty ekran dla minikina, ekran interaktywny. I zaczęliśmy myśleć, jak to ma wyglądać, żeby przy wejściu do tego miejsca było od razu to wow. I oczywiście za pierwszym razem wchodząc w miejsce, które zostało przearanżowane, jest to wow, ale również za każdym razem, za dziesiątym tak samo, dlatego że jest dużo sprzętów, które jakby budują atmosferę tego miejsca. I ja się zastanawiałam, co było takim najważniejszym powodem do zmiany popchnięcia nas akurat w takim kierunku rearanżacji. I tak powiem szczerze, z perspektywy czasu myślę, że to jest ta ciekawość poznawcza, czyli wchodzę w miejsce, które mnie od razu intryguje. Nie muszę szukać, wiem, że coś tu będzie ciekawego, a to, co będzie ciekawego, zależy już, intrygującego, zależy już, to już jest rola nauczyciela, on już to planuje. Czy nam było miło, łatwo i przyjemnie? Ależ było nam miło, łatwo i przyjemnie, ale tylko w gronie nauczycieli, dlatego że no, musimy się na to być przygotowani, że nasze działania są różnie postrzegane. U nas na przykład było tak, że jeden z rodziców bardzo mocno wetował w ogóle sens przystąpienia do projektu Szkoła dla Innowatora i w ogóle fakt, że w ogóle cokolwiek znowu robimy, kiedy my powinniśmy siedzieć za biurkiem i wykonywać swoją pracę. No to jest niestety to, do czego my już doszliśmy, że nauczyciel nie może siedzieć za biurkiem i to biurko należy absolutnie zlikwidować, tak jak w tej przestrzeni, że ma być wśród uczniów, ale musimy się liczyć z takimi głosami. Nam na tą rearanżację starczyły wszystkie pieniądze, które otrzymaliśmy od Szkoły dla Innowatora w ramach realizacji projektu, ale kontynuując swoje pytanie dotyczące środków, udało nam się w szkole zrobić inne rzeczy. Ja do tego wiele lat temu zaczęłam wykorzystywać budżet, poznański budżet obywatelski, który wygrałam razem z całym środowiskiem szkolnym, z całym osiedlem, ze wszystkimi rodzicami 4 razy pod rząd. Wygraliśmy 50 tysięcy, 200 tysięcy, 600 i 600. I w ramach tego budżetu udało nam się jakby w taki sposób przearanżować przestrzeń zewnętrzną, że zbudowaliśmy sobie siłownię, nowe boisko sportowe i jakby rozbudowaliśmy o prawie 600 metrów kwadratowych jedno skrzydło szkoły. I ja miałam odwagę do takiego projektu przystąpić, bo wszystkie negatywne głosy, które do mnie dochodziły, że się nie uda, że po co, że są inni, jakby to powiedzieć, nie rozpatrywałam i nie tragizowałam nad tym strasznie. Nie powiem, że zawsze mi było przyjemnie, ale udawałam czasami, że po prostu tego nie słyszę. I gdybym miała tak podsumować i powiedzieć dyrektorom innych szkół, to, żeby się nie bali wyzwań, żeby próbowali od rzeczy małych, które nie wymagają dużych nakładów finansowych i żeby szukali zawsze w gronie chociaż jednego albo dwóch sprzymierzeńców, bo to po prostu się zaczyna zawsze od małej grupy. No tak, dokładnie. No nie we wszystkich miejscach jest możliwość korzystania z tego budżetu, o którym ty mówiłaś. To jest tylko w niektórych miejscowościach, ale pewnie też szanse są różne. Poznanie już nie bardzo, bo za dużo szkół się zorientowało. No właśnie, ale na pewno są inne, bo też korzystacie z różnych i Agnieszka wykazuje się ogromną pomysłowością, zresztą nie tylko Elbląg, ale też i inne szkoły w projekcie. Ale jeszcze się dopytam Dominika, bo ty z kolei z perspektywy... Daniela, o Jezu, przepraszam najmocniej, przepraszam, przemianowałam cię. Mam pytanie do ciebie a propos tej perspektywy nauczycielskiej, bo tutaj było grono dyrektorskie, tu dyrektor łączący funkcję z ekspertem, a ty jesteś nauczycielem, czyli razem ty i twoje koledzy i koleżanki wraz z uczniami generalnie najbardziej korzystacie z tej przestrzeni, która jest. I chciałam się zapytać, jak wyglądało wasze zaangażowanie w ten proces realizacji w szkole w Kamienicy, jak angażowaliście uczniów,
bo tam rzeczywiście to też uczniowie mogli się wykazać. No i pytanie takie pomocnicze też, wątek, który się to przewijał. Czy korzystacie z tych przestrzeni? Czy udało wam się to, że rzeczywiście tak zaplanowaliście, że faktycznie z tego wy i uczniowie korzystacie? W naszej szkole faktycznie jest mała. Teraz już lepiej? Lepiej. Nasza szkoła jest faktycznie mała i u nas, dzięki temu, że nasze grono jest dosyć takie otwarte i potrafi współpracować, bardzo szybko przeszliśmy do planowania. Najważniejsze dla nas było, tak jak powiedział Adam, cele, czyli to, co zrobimy, ma mieć jakiś cel. Więc została stworzona kuchnia w klasie tutaj koleżanki, która wcześniej też występowała w panelu. Kuchnia wykorzystywana jest na wszelaki sposób. Dzieci uczą się warzyć, mierzyć, a przy okazji coś jeszcze gotują, więc te umiejętności manualne. Do klasy mojej akurat zostały zakupione... Ale się nie poddamy, nie poddajemy się, bo przy realizacji też jest dużo różnych wyzwań i problemów. Trzeba sobie umieć radzić, także poradzimy sobie. Nie mamy, z problemami sobie radzimy. Więc zakupione ławki trapezowe po to, żeby można było je szybko przestawić do pracy w grupach. Dzięki temu też, dzięki projektowi zostały zakupione zestawy Lego i prowadzone są systematycznie zajęcia z programowania i robotyki. Także każde dziecko w naszej szkole już ma możliwość za darmo korzystania z takich zajęć. Jak było pokazane wcześniej tutaj w prezentacji, przestrzeń tutaj holu naszego. Wystarczyło stare ławki dosłownie wyrzucić, zakupić cztery sofy, do tego takie małe ławeczki i dzieciaki mają gdzie spędzać ten czas. Mają tam wystawione gry, mają wystawione karty, więc ta przerwa to nie jest tylko dla nich taka przerwa między zajęciami, to tak faktycznie jest taki odpoczynek dla nich, że usiądę sobie wygodnie, porozmawiam z kolegą, położę się, chociaż może nie tak dosłownie, albo miejsca czasami nie ma, ale wygodnie, odpocznę. Czyli jest to, tak powiedzmy, taka strefa relaksu nawet na przerwie. Na jednym również ze zdjęć w naszym pomieszczeniu są hamaki i tapeta ukazująca wyspę, więc to jest sala, która jest otwarta. Dzieci w przerwie mogą sobie pójść i odpocząć, zrelaksować się, zwinąć się w ten hamak i chwilę odsapnąć, żeby może jakieś nerwy czy coś, żeby móc się tam uspokoić. Tak więc jeżeli tutaj chodzi od strony nauczyciela, to faktycznie nasze grono miało nawet jeszcze więcej pomysłów, środków już nie starczyło, ale to, co robiliśmy, było celowe i po coś, żeby miało sens i służyło przede wszystkim. Dziękuję. Tak, bo u was w szkole rzeczywiście ta skala tej zmiany jest bardzo duża. Jak się widzi zdjęcia przed i po, to aż trudno uwierzyć. I myślę, że to jest ważne to, co ty powiedziałeś, że z jednej strony w szkole jest to praca, uczenie się, ale też musi być przestrzeń nie tylko dla takiej intensywnej pracy, też dla wyciszenia się, odpoczynku, czy jakaś przestrzeń dla uczniów, żeby po prostu chociaż trochę odetchnęli. Czy tak jak ty mówiłaś, Agnieszko, czy ty, Aniu, o tym malowaniu na ścianach, żeby to też była jakaś taka przestrzeń wolności trochę i nie tylko samej szkoły. Samo nawet dodanie również takiej sofy w klasie języka polskiego odsuwa te dzieciaki od takiego siedzenia przy biurku, tylko tak, usiądźcie teraz, pani Poloniska coś przeczyta. No to już jest relaks, wygodnie, czyli ten taki komfort pracy od razu się zmienia. Czytanie książek się kojarzy z czymś przyjemnym. Dokładnie, a nie że przymus i nakaz, bo trzeba. Tak, że to jest czynność przyjemna. No to rzeczywiście dodatkowy efekt rearanżacji przestrzeni. Popularyzacja czytelnictwa. Teraz bym zaczęła też od Agnieszki, pociągnęła mikrofony, przekazanie, pałeczki. Agnieszko, mam pytanie o to, jak ten proces realizacji wpłynął na twoją szkołę, bo ta zmiana, to z jednej strony jest ta zmiana, która zaczęła się od projektu i ileś tam środków wykorzystanych, ale ona u ciebie idzie dużo, dużo dalej, bo to są naprawdę duże przestrzenie zmienione, też pracownie tematyczne, które są
utworzone. Ja myślę, że wy się nie zatrzymacie, że idziecie dalej po prostu i przecie do przodu. Ale chciałam się zapytać, jak to wpłynęło? To znaczy, czy uważasz, że było warto w to wchodzić? Było warto ponosić te trudy? No bo to nie jest proste. I jak patrzysz na szkołę teraz? No bo wiadomo, że zmienia się przestrzeń, ale czy zmieniło się coś jeszcze w nauczycielach czy uczniach? Oj, zmieniło się dużo i warto na pewno było. To nie chcielibyśmy wrócić do tego, co było dwa lata temu jeszcze. Dużo osób, którzy nas odwiedzają, tak, po roku, po dwóch, wchodzą i wow, Boże, jest zupełnie inaczej. Jaka zmiana, tak? A to wystarczyło trochę farby i jakiegoś tam pomysłu bardzo prostego. Pracownie, które powstały, tak jak właśnie tutaj też Daniel wspominał, pracownie naprawdę mają duże znaczenie. Rzeczywiście idziemy dalej, bo w tej chwili tworzy się sala medialna, tworzymy jeszcze taką salę robotyczną, taką typową. Także pracownie mają naprawdę duży sens. U nas powstała na wzór Adama sali Łatka-Szmatka, gdzie dzieci po prostu nie tylko mogą sobie tam szyć coś, tak? Mamy maszyny, ale nie tylko szyć, bo na przykład zeróweczka, oddział przedszkolny, tam się uczy pierwszych cyferek, tak? Liczy sobie po prostu do 10 guziczkami. Po prostu guziczki sobie przestawiają i dla nich to są zajęcia w Łatce, Szmatce, bo wiadomo, że jeszcze no, na maszynie to jeszcze trochę potrwa, zanim się nauczą szyć. Mamy też warsztatownię i tutaj był mały błąd popełniony. Zresztą Adam, już mina Adama, jak przyjechał na rewizytę, już było wiadomo, że to jest błąd. W złym miejscu została umiejscowiona, w zbyt małym miejscu i widzieliśmy, że po prostu nie pomieścimy się. Na początku wydawało nam się dobry pomysł, że to jest taka trzyczęściowa sala. Potem się okazało, że to nie da rady. I to był taki błąd. W tej chwili jest rozebrana ta warsztatownia, czeka na salę, którą w tej chwili remontujemy, kolejną. Przyszły stoły, takie prawdziwe już do pracowni. Tak. I będą na wzór rzeczywiście, tak jak ma Adam, z obrysem odpowiednim na ścianach, żeby było wiadomo, ile, jakie narzędzia są. I to też ruszy, ponieważ u nas już od lat realizujemy projekty z modelami różnego rodzaju. Dzieci tworzą modele, to lampki, to jakiegoś tam samochodu. Także taka pracownia jest potrzebna, żeby właśnie sobie usiąść, sobie podziubać, postukać. Mamy salę też kulinarną, która w tej chwili też troszeczkę ją zmodyfikowałam, ale też bardzo chętnie tam przebywają, tak jak właśnie tutaj też, że sala kulinarna no, ma wiele funkcji po prostu. Każda sala, którą bym nie wymieniła, ma naprawdę dużą rolę i naprawdę fantastycznie zmienia myślenie o szkole. Zmienił się wizerunek szkoły. Mieliśmy problem z rekrutacją, w tej chwili mamy już... jesteśmy w połowie drogi, nie jest jeszcze tak 100% fajnie, ale już powolutku w mieście już wiadomo, że dziewiątka się zmienia. Gdyby jeszcze ta zewnętrzna strona, ta zewnętrzna skorupa była ładniejsza, mi się udało tylko front zrobić, to by było jeszcze super, tak? Ale na to na razie nie mam wpływu, bo to są ogromne pieniądze i tutaj ja już sama tego już nie pozyskam, choćbym nie wiem, jak mocno się starała. Także mogę tylko wpływać na to, co mam w środku. Również mamy salę judo, która też ostatnio, właśnie, był błąd, ale błąd, który nam przyniósł korzyść. To znaczy, zaczęliśmy coś tam robić w tej ścianie, zaczęło nam się sypać. Ja mówię, nie ma sensu, nie będziemy tego murować, zbijamy do cegły. W tej chwili jest to taka przestrzeń, która też robi wow, bo cegła naprawdę świetnie wygląda, taka goła, właśnie wyczyszczona. Także czasami błąd, właśnie, trzeba go naprawić, a czasami błąd powoduje, że wygląda jeszcze lepiej. Po prostu niechcąco tak wyszło. No, był błęd, było błędem nam gdzieś tam na początku, potem się okazało, że no, to był dobry, właściwy ruch. Także ogromne znaczenie i z całą pewnością nie wracamy do tego, co było. Nie chcemy tego, co było. Po prostu chcemy iść do przodu. Mamy pomysły właśnie też na jakieś minikino. Mamy pomysły też na aranżację drugiej części świetlicy, biblioteki. Także mamy dużo jeszcze pomysłów i mój zespół po prostu już tylko tupta nóżkami, kiedy pozyskamy kolejne pieniążki, żeby właśnie to zrealizować.
Tak, żeby zrealizować kolejne pomysły. To jest dwie bardzo ważne rzeczy, o których ty powiedziałaś. Po pierwsze o tym, że popełnia się w trakcie tego procesu błędy i trzeba się na to pogodzić. Oczywiście błędy mogą być różne, mogą być błędy architektoniczne. Tu właśnie mamy na przykład Adama, właśnie po to mamy ekspertów, żeby pokazali, że te rzeczy, które sobie ktoś wymyślił, nie zawsze mogą być zrealizowane. Ale właśnie chciałam ten wątek pociągnąć też z tobą, Aniu, bo tak. Jest kwestia właśnie tego, co byście zrobili inaczej, to znaczy, czy są jakieś takie rzeczy, które byś uczuliła na przykład teraz dyrektorów, dyrektorki szkół, które stoją przed takim wyzwaniem, na co rzeczywiście zwrócić uwagę. Też pytanie, jakiego wsparcia byście potrzebowali, to znaczy, bo szkoły w projekcie Szkoła dla Innowatora korzystały ze wsparcia i pytanie, czy na przykład takie wsparcie eksperckie, które było oferowane, czy ono było przydatne. To są moje takie pytania, plus pytanie, czy żałujecie, że ten proces rearanżacji jakoś tam zrobiliście, czy jednak, tak jak Agnieszka powiedziała, jednak nie żałuje ona. Znaczy tak, nie wiem, czy byśmy akurat przy tej rearanżacji zrobili coś inaczej, dlatego że to miejsce się sprawdza i faktycznie spełnia swoją funkcję i wiele konfliktowych zajęć, których nie było gdzie prowadzić, jakby pozwoliło na prowadzenie tych zajęć w tej przestrzeni i nauczyciele są zadowoleni i faktycznie z tego korzystają. Czy zrobilibyśmy coś, znaczy ja bym bardzo chętnie zrobiła dalszą rearanżację następnej przestrzeni, szczególnie korytarzy szkolnych, ale na to są potrzebne fundusze, na które no myślę, że na razie trochę muszę się wstrzymać, bo no, trzeba poczekać. Co ja bym radziła nauczycielom, dyrektorom szkół planowaniu rearanżacji, żeby się nie zrażali, że zawsze przyjdzie ktoś i powie, że ktoś mógł inny coś lepiej zrobić, że on by zrobił lepiej. Skoro mógłby zrobić lepiej, to niech zrobi. Łatwo się krytykuje, trudno się samemu robi. Ja myślę, że na to musi każdy dyrektor, który podejmuje jakiekolwiek działania, być przygotowanym i się po prostu nie zrażać. Czy jest potrzebna praca, czy jest potrzebna pomoc osób, które pomogłyby przy takiej rearanżacji? Ja, mówiąc uczciwie, bardzo chętnie bym taką pomoc przyjęła, ponieważ szkoła, w której jestem dyrektorem, cierpi na kompletny brak miejsca. I jeżeli ktoś mógłby przyjechać i świeżym okiem stwierdzić, że może w jakiejś przestrzeni można by jeszcze coś zrobić, więcej niż jest, to ja z przyjemnością taką pomoc przyjmę. Już się cieszę i miałam nadzieję, że się tak, tak stanie. Bo Adam pomagał w szkole w Elblągu, u ciebie Aniu nie, więc nie, nie, wiesz. Nie. No to ale już z nim dzisiaj prowadziłam rozmowy w czasie obiadu. Przyjął wyzwanie, jest nagranie, będzie, nie, ja się nie może cieszę. Się wycofać. Tak. Tak. No tak, tak, tu poruszałaś kolejny temat tej odwagi dyrektorskiej, tak? To jest bardzo trudne, bo to jest rzeczywiście coś, co na wielu poziomach jest wyzwaniem. Ja jeszcze mam pytanie do ciebie, Danielu, że z perspektywy nauczycielskiej znowu, gdybyś teraz miał powiedzieć nauczycielom, którzy nas słuchają, czy było warto i też jakie rzeczy może zrobilibyście inaczej. I też to, co mnie ciekawi, bo w tym projekcie pomoc była oferowana przede wszystkim dyrektorom w przypadku rearanżacji. Czy wy jako nauczyciele, czy ty jako nauczyciel też widzisz taką potrzebę wsparcia was, tak? Żebyście mieli możliwość na przykład, nie wiem, porozmawiania z kimś na ten temat, czy sięgnięcia do jakichś materiałów. Czy w ogóle widzieliście taką potrzebę? Może na wasze potrzeby nie było to konieczne, żeby rzeczywiście z dodatkowej pomocy korzystać. I jeszcze, no właśnie, ten jeden wątek dotyczący tego, jakbyś mógł powiedzieć nauczycielom, czy po prostu warto, tak? Czy po prostu warto, bo to jest wysiłek, bardzo duży wysiłek. To jest wyjście poza taką strefę komfortu, poza taki standard pracy nauczycielskiej. To są dodatkowe godziny pracy, dodatkowe godziny myślenia i planowania wspólnego, więc to na pewno nie jest proste, żeby coś takiego w szkole zrobić, małej czy dużej. Mam nadzieję, że działa twój mikrofon. Działa. Czy warto? Tak. I chyba można w tym zamknąć wszystko. Jeżeli chodzi o taką współpracę, jeżeli chodzi dla nauczycieli, wydaje mi się, że, znaczy z mojego punktu widzenia, czyli małej szkoły, niekoniecznie, dlatego że my tutaj, te wspólne nasze działania, które miały dotyczyć rearanżacji, były wielokrotnie
dyskutowane razem z dyrekcją. Także to, co dyrekcja też nowego usłyszała, czy dowiedziała się o pewnych rzeczach, czy zobaczyła, bo wiadomo, jeżeli człowiek zobaczy te rearanżacje w innych miejscowościach, to zawsze coś tam może dla siebie uszczknąć, czyli może u nas to by się też sprawdziło, a na przykład to by się nie sprawdziło, nie będzie miał kto prowadzić, czyli też takie zasięgnięcie do zasobów ludzkich i tak jak wcześniej wspomniałem, po co? Czy jest jakiś cel, czy będzie osoba, która będzie z tego korzystała, bo jak Adam mówił, no po co tworzyć miejsce, które będzie zrobione tylko, żeby było. Więc u nas te rozmowy trwały dosyć często, myśmy się razem zastanawiali. Tak jak wcześniej wspomniałem, nawet pomysłów było więcej niż pieniędzy na tą rearanżację. I warto, mimo tego, że wymaga to troszeczkę wysiłku i zaangażowania, to jest naprawdę ten efekt wow. Nasza mała szkoła planowaniem, no zajęliśmy się tutaj my grono, ale kiedy już przyszły te meble, przyszli rodzice. Także pomogli i w jedno popołudnie wszystko było skręcone, ustawione, więc rodzice też byli troszeczkę zaangażowani w to wszystko. I sami widzieli, kurczę, faktycznie coś nowego, coś lepszego, coś, co będzie faktycznie jakieś lepsze funkcje spełniało niż tak, jak było, że tu ławka, tu to, tu tamto. Również uczniowie no, przyszli, zobaczyli, wow, teraz to jest całkiem coś innego, można usiąść, wygodnie jest. Także, tak jak powtórzę jeszcze raz, warto. Dodam tylko, że w planach, po rozmowach z dyrekcją, też mamy na myśli stworzenie właśnie jeszcze jednego miejsca, pomieszczenia i prawdopodobnie to uczniowie będą mieli główny decydujący głos, jak to będzie wyglądało, że to oni tak naprawdę będą twórcami i mimo tego, że może to będzie trwało troszeczkę w czasie, bo to jest związane z kosztami, to jednak to będzie też taki bardzo duży ich wkład, przynajmniej tak o tym myślimy na razie. No tak, bo tak sobie myślę, po tym, co ty powiedziałeś, co tutaj też padło, to wielkim plusem rearanżacji jest taka namacalność tego, taka wizualność, że się po prostu wchodzi do szkoły i nawet jeżeli to nie jest jakaś bardzo duża zmiana, ale ją po prostu widać. A jeżeli uda się do tego zaangażować nauczycieli i uczniów, no to tym bardziej oni widzą, że się do tego dołożyli, że to jest po prostu ich, więc to jest o tyle prostsze niż wszystkie działania dotyczące praktyk dydaktycznych czy narzędzi edukacyjnych, bo to widzi sam nauczyciel, jaką pracę wykonał. I co zrobił, ale tak naprawdę uczniowie dopiero widzą po jakimś czasie, czy rodzice w efektów uczenia. No jeszcze dodam, że też jak nauczyciele, czy uczniowie widzą tą współpracę wśród nauczycieli i rodzice też są chętni, to też sami się tego uczą, że razem możemy więcej. Czyli taki proces jest po prostu, dokładnie, żeby to zacząć czymś, a potem to kontynuować, tak? No, rzeczywiście szkoła, te szkoły, wszystkie, które tutaj są, to rzeczywiście są takie szkoły, w których te zmiany zaszły daleko, tak? To znaczy one znacząco wykraczają poza to, co jest projekt i z udziałem rzeczywiście dużej grupy nauczycieli, takiego entuzjazmu i rodziców też zaangażowania, także zagoniliście też rodziców do roboty, tak? Że nie przymus. Nie, no dla swoich dzieci to robią, tak. No właśnie, bo jeszcze chciałam pociągnąć jeszcze dwa wątki. Ja nie wiem, czy zdążymy, mam nadzieję, że się uda. Bo wracam do ciebie, Adamie, bo chciałam się ciebie zapytać, bo ty zrealizowałeś tych rearanżacji dużo, też bardzo w wielu rearanżacjach pomogłeś, z wieloma dyrektorami rozmawiałeś i też z takiej perspektywy troszkę szerszej. Chodzi mi o to, bo my rozmawiamy teraz o ustawieniu, o malowaniu, o różnych przestrzeniach, ale wszystko to ma służyć temu, żeby rzeczywiście dla uczniów, uczniom się lepiej żyło w tych szkole, lepiej się tam uczyło, ale też nauczycielom. I pytanie jest takie, czy według ciebie, tak, nauczyciele też to jest ich miejsce pracy i też dobrze, żeby się w tym miejscu pracy dobrze czuli. I teraz jest pytanie takie do ciebie, jak tak patrzysz na ten cały wachlarz różnych, no, różnych, nie wiem jak to nazwać, działań, które wydarzały się w szkołach. Czy obserwujesz, że przearanżowanie przestrzeni pozwala uczniom na przykład lepiej współpracować, lepiej działać w grupie, lepiej się uczyć, mieć do tego przestrzeń i czy pozwala utrzymać lepsze relacje, czy w ogóle wpływa to na to, jak możemy modelować relacje nauczycieli i uczniów w szkole, czy też rodziców?
to ja... Taką tolerancję mamy. Został jeden i tej wersji się trzymajmy, słuchajmy. Wiesz co, ja może zanim odpowiem, poruszę, bo mnie bardzo zaintrygowało to, co mówiła Ania. Wiecie co, musimy pamiętać o tym, może tak, ja z perspektywy doświadczenia szkoły i przestrzeni, które gdzieś zmieniam, nie wiem, od 10 lat. Gdybym miał spojrzeć na przestrzeń, która powstawała, nie wiem, 5-7 lat temu, to ona już się zmieniła. Ja nigdy nie robiłem, nie wychodziłem z założenia, że ona będzie stała. Czyli, że jeżeli coś powstało, nie wiem, powstawała warsztatownia na przykład, to ona i tak żyje swoim życiem, tak? Moją rolą było zaplanowanie, że tak powiem, wersji takiej, nie wiem, bardzo podstawowej. Ja te wszystkie rzeczy, które mogą tam powstawać dodatkowo, które są tworzone szczególnie przez nauczycieli, przez uczniów, to te sprawiają, że raz, że ona się zmienia, dwa, że się staje bardziej ich. Jeśli chodzi o samą przestrzeń, wiecie co, no ja zawsze podchodziłem w taki sposób tego. Przestrzeń fizyczna, ta przestrzeń edukacyjna, ona daje, i to też poruszał Daniel, ona daje przestrzeń w ogóle taką bardzo ogólnie pojętą. Ona daje przestrzeń na działanie. Tak? Ja nie zrobiłbym generalnie chyba niczego, gdyby nie nauczyciele, szczególnie rodzice. To, co powiedziała Ania, że nie warto patrzeć na tych, którym się nie chce. Absolutnie. Gdybym miał radzić dyrektorom, nauczycielom, zmieniajcie i róbcie. Nie myślcie o tym, tylko po prostu to zróbcie. Oczywiście, że najlepiej od małego, nie od wielkiego, żeby się nie zrazić, ale po prostu róbcie. Nie patrzcie na to, że macie 2000 osób w szkole i tylko 5 chce. Super, ta piątka może zmieniać. To pamiętajmy, że jednostki zmieniają, a nie ogół, więc warto absolutnie. Dla mnie zmiana przestrzeni edukacyjnej to, wiesz co, to no też ja jako dyrektor szkoły mogę troszeczkę modelować, wpływać bardzo znacząco, słuchajcie, na metody pracy nauczycieli. Tak? Ja zawsze wychodziłem z założenia, że zadowolony nauczyciel, to czy szczęśliwy nauczyciel, to szczęśliwe też dziecko. Więc poprawiając warunki fizyczne tej samej przestrzeni czy wyposażenia nauczycielom, miałem świadomość tego, że lepiej będą miały również dzieci. Zapytałaś o to, czy zmienia się współpraca i tak dalej. Oczywiście, że tak. Same, bo teraz mówimy o takich dużych rzeczach i generalnie dyrektorom kojarzy się realizacja z tym, że trzeba faktycznie pomalować, kupić nowe meble albo cokolwiek innego, ale obserwuj, jak my tutaj siedzimy jeden za drugim. Najprostszą realizacją to jest skorzystanie z praw, założeń proksemiki. Gdybyśmy chcieli współpracować ze sobą, no nie ustawilibyśmy w ten sposób stołu, więc ta możliwość zmiany stołów to jest w moim przekonaniu zawsze najtańsza i najszybsza generalnie rzecz i taka najbardziej ciesząca. Ja powiem szczerze, że do naszej szkoły do 27 Gdańsku przyjeżdża sporo takich wycieczek edukacyjnych dyrektorów, prezydentów różnych organów prowadzących i tak dalej, obserwują. I to, co dla mnie było bardzo intrygujące, najszybciej zresztą, Aguś, wy chyba też, ściany na przykład. Zapomnieli ludzie w ogóle, że można pomalować po nich i że farba kredowa czy tynk magnetyczny to może być naprawdę bardzo fajne, słuchajcie, rozwiązanie. Więc wiele rzeczy można zrobić naprawdę taniej, ale ważne, żeby po prostu to robić. To, co też dziewczyny mówiły, to, że jakiekolwiek błędy powstają, no to jest piękne. No my musimy też dać i mówić prawdę. Ani dyrektor nie jest nieomylny, ani uczniowie, ani nauczyciele, więc ta kultura błędu, ona faktycznie w praktyce winna się wdrażać. O metodach pracy, słuchaj, ja jestem takim zakochany w warsztatowniach, więc generalnie gdzie nie pojechałem, to usiłowałem wcisnąć tam albo warsztatownię, albo craft room, tak, tam z maszynami do szycia i tak dalej, czy hamakownie. A propos tego, co Daniel mówił, że też przestrzeń taka, i właśnie tego się mówiłaś o tej przestrzeni takiej, gdzie ta relacja jest troszeczkę, no u nas w hamakowni, w sali, gdzie są same hamaki i odbywają się lekcje religii, etyki, tak. I to też ja wiem, jaka był proces zmiany w osobach prowadzących te zajęcia, więc jest, ale ja zawsze stawiałam na praktyczną stronę, tak? Czyli jak mamy warsztatownię, centrum dla mnie epicka, po prostu salę bym ją zrobił w każdej szkole, to tam metody no generalnie aktywizujące,
to tam cały czas jest praktyka, no więc to wiemy, tak? Jak chcemy powspółpracować, to idealnym rozwiązaniem są okrągłe stoły, rzecz jasna, tak? Więc można, ale mówię, na bazie tej przestrzeni, zresztą tak podpowiadałem troszeczkę gdzieś Agnieszce, na bazie tworzenia tych przestrzeni edukacyjnych można ukierunkować sobie naprawdę rozwój po prostu szkoły. Faktem jest, i to, co jest niezwykle istotne, żeby te przestrzenie po prostu były wykorzystywane, nie? Aczkolwiek momentami można troszeczkę przymusić, ja się śmiałem na początku, bo jak już ustawiłem w podkowę stoły i je przykręciłem. No generalnie, bo to jest też tak, nie wiem, no trzeba niekiedy pomóc troszeczkę, tak? Bo wiemy też, że niekiedy jak jadę i mówię, a wiesz co, ja to bym ustawił, ale przychodzi koleżanko, ona zmienia. Ja mówię, to przykręć z głowy, nie? Już ci nie zmieni. Ale na pewno słuchajcie, wiecie co, jak słuchacie nas, po prostu warto. Ja bardzo często słyszałem, ja się naprawdę ogromnie cieszę i bardzo dziękuję za możliwość udziału w tym projekcie, bo ja się mnóstwo rzeczy nauczyłem też jeżdżąc do nich, tak? Agnieszka tam siedzi, cudna dyrektorka z Ostródy. Ja będę robił teraz manufakturę smaku, tak? Więc jest taką przestrzeń i na bazie pomysłu, który zobaczyłem u niej, więc ta możliwość jazdy i uczenia się, to jest piękne. Gdybym miał korzystać, to korzystałbym na pewno z pomysłów troszeczkę gotowych, tak? Ktoś coś ma, gdzieś wjeżdżam, oglądam, patrzę tutaj z wielkim zaciekawieniem. Oglądałem, Ania, twoją przestrzeń jest bardzo podobna do naszej edukatorni. Ta kolorystyka jest super, generalnie po prostu jest pomysł. Ale ważne, żeby po prostu robić. Nie mówić, tylko po prostu robić. Szukać wsparcia. Ja bym szukał zawsze w rodzicach. Nauczyciele bardzo chętnie, ale rodzice, jakakolwiek to mi była szkoła, 5-10% to jest 20-50. Ktoś jest hydraulikiem, ktoś jest architektem. Pomagają po prostu i pomagali od zawsze. Także to jest duże, duże ułatwienie. Muszę pożyczyć mikrofon. Coraz mniejszą liczbę mikrofonów mamy, ale dotrwamy. Tak, bo trochę odpowiedziałeś na te pytania, które też chciałam zadać, więc nie, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, bo chodziło mi właśnie o taką radę dla dyrektora czy dla nauczyciela. Od czego w ogóle zacząć? Powiedziałeś o tych gotowych pomysłach na przykład, o tych inspiracjach, bo wiadomo, że inspiracja się bierze, ale potem można ją sobie zmienić i przetworzyć, tak jak nam pasuje, ale żeby rzeczywiście czerpać te inspiracje. Mówiłeś o pracy takiej wspólnej, jak można modelować ustawieniem mebli współpracę i to trzeba podkreślić we wszystkich naszych praktycznie szkołach, które brały udział w projekcie, to akurat zmiana przestrzeni w kierunku właśnie umożliwienia takiego swobodnego albo ustawiania mebli właśnie do pracy grupowej, albo do pracy indywidualnej, albo pracy w parach, to było tak naprawdę norma, tak? To rzeczywiście było i to dosyć prosto można zrobić. A tak już tak na zakończenie pytanie do was, mam nadzieję, że jakoś poradzimy sobie z mikrofonami, jakbyście też tak mogli taką radę dać, no bo tutaj Adam dał kilka bardzo konkretnych, tak? Nie należy się tam bać, trzeba po prostu wziąć się do roboty i korzystać z inspiracji. A ty? Ja powiem tak, warto marzyć. Warto marzyć, gdzieś sobie zwizualizować szkołę, którą sami chcieliby, do której sami chcielibyśmy chodzić, jakbyśmy jeszcze w wieku szkolnym i po prostu zacząć działać. Bo marzenia się spełniają, co też mi się ostatnio sprawdziło. Co prawda troszeczkę nam się nie udało, ale na przyszły rok to przekładamy. Zamarzył nam się mural, bo właśnie w Ostródzie podpatrzyłam taki mural wspaniały. No trafił się projekt, niestety nie przeszedł, ale za rok z powrotem do niego wrócimy i na szkole pojawi się na pewno ten mural. Także nie marzyć, poddawać się. Nie poddawać się, marzyć, bo na 20 projektów może wyjdzie jeden, tak? Na tym polegają właśnie projekty, ale nie zrażać się, po prostu iść do przodu. I to też projekt fajnie Szkoły Innowatora umożliwia nam właśnie te takie wędrówki po szkołach. I tak, tutaj pasuje mi to, tu pasuje mi tamto. I generalnie fajnie, że mogliśmy się inspirować i znajdować pomysły do swoich szkół. To było bardzo cenne doświadczenie i też właśnie bym poradziła, żeby jeździć po szkołach. Po tych, które się zmieniają i po prostu brać dla siebie to, co u nas na pewno to się sprawdzi, tak? Bo każda szkoła musi po prostu uszyć szkołę na swoje potrzeby, musi na swoją miarę uszyć, tak. Na miarę naszych potrzeb. Dokładnie. Ja bym proponowała, żeby pamiętać o tym, że rearanżacja to nie jest koncert życzeń wszystkich nauczycieli z grona pedagogicznego. Owszem, jak najbardziej mają wyrazić swoje życzenia, ale jednocześnie za tym życzeniem ma iść konkretnie pomysł, wkład pracy i następnie wybrać to,
co jest najbardziej interesujące i przydatne dla większej grupy nauczycieli? No to ja mam najtrudniej. Bo jako nauczyciel tutaj w tym gronie. No ale tak, propozycje to już pierwszy krok. Czyli co ja bym chciał zrobić, jakby się to mogło przenieść na ucznia. Czyli jakiś konkretny pomysł, bo to czasami faktycznie nie musi być coś dużego. No i trzeba trochę wyjść z tej swojej strefy komfortu. Trzeba się troszeczkę otworzyć na te pewne nowości, bo warto. No, widzimy to u nas, jakie to efekty też daje. Możliwości, jakie stwarza, więc to, że dyrektorzy tutaj takie coś, ale wejdźmy od pomysłu, a może się przyjmie, może nie. Dyrektor zweryfikuje, może pomoże, może warto porozmawiać. Dziękuję. No tak, czyli generalnie współpraca i włączanie się w ten proces aktywny, przyjazny dyrektor, który rozumie, o co chodzi, do tego jakieś wsparcie, inspiracje, pomoc wzajemna i szukanie inspiracji. To ja już kończąc, bo chwileczkę chyba przedłużyliśmy, ale chciałam wam bardzo, bardzo podziękować, bo ci, którzy nas oglądają, to domyślałam się, że to jest właściwie początek dopiero dyskusji, że moglibyśmy jeszcze kolejne 2 godziny tak spokojnie porozmawiać o tym procesie i trochę tylko liznęliśmy temat tak naprawdę, bo mówiliśmy o planowaniu, mówiliśmy o tym, jak to wpływa na szkole, ale prawda jest też taka, że każda ze szkół, która brała udział w projekcie, wykonała też taką pracę organiczną przy planowaniu, przy rzeczywiście wymyślaniu tego, przy planowaniu zakupów i przy wykonywaniu tych wszystkich prac, bo to się nie dzieje tak, tylko to jest za tym stoi jeszcze dużo, dużo takiej wiedzy i myślenia. Więc to też warte jest podkreślenia. I to, co chciałam zachęcić, to tych z Państwa, którzy się wcześniej z tym nie zetknęli, z projektem Szkoła dla Innowatora, do zapoznania się z materiałami, które mamy dostępne na temat rearanżacji. Mam nadzieję, że koleżanki będą wrzucały teraz dla osób, które są online, te materiały na czacie. To jest przede wszystkim przewodnik, który pozwala spojrzeć na przestrzeń nieco inaczej. Przewodnik, który pokazuje rolę przestrzeni w szkole właśnie nie jako tylko i wyłącznie remontu, ale patrzenia szerzej. Tam można również skorzystać z takich prostszych artykułów, które publikujemy na blogu, które troszeczkę są krótszą wersją pewnych elementów, o których tutaj też dzisiaj mówiliśmy. Tam między innymi jest checklista, którą każda szkoła może sobie sprawdzić, gdzie, na jakim etapie jest, jak jest gotowa i też w tej checkliście jak najbardziej są pytania dotyczące gotowości nauczycieli, gotowość rodziców, bo wiadomo, że jeżeli oni są przeciwni, no to musi być cały długi proces pomysłowy nieraz bardzo, ich przekonywania i przyciągania na swoją stronę, może właśnie od tych małych ruchów, żeby pokazać, mieć już coś do pokazania, nawet niewielkiego. I to wy też tak robiliście, bo to wszystko jest krokami, tak jak ktoś spojrzy na wasze szkoły, to mówi wow, ale to wszystko jest powoli, 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 krok po kroku, z uporem, z determinacją, z pomysłowością, nie poddając się. Chciałam też powiedzieć, że niedługo, to znaczy za jakiś czas ruszy kurs internetowy na temat rearanżacji przestrzeni. Adam się zgodził nas wspierać w tym, więc mam nadzieję, że zareklamował dzisiaj. Adam zgodził się wspierać nas w procesie tworzenia tego kursu, więc myślę, że też będziemy korzystać z doświadczeń praktycznych naszych dyrektorów, bo myślę, że to z punktu widzenia osoby, która planuje taką pracę w szkole, to jest to ważne, żeby nie słuchać, znaczy nie tylko słuchać głosu ekspertów, ale też posłuchać głosu osób, które w naszej rzeczywistości, w szkołach publicznych musiały się z tym mierzyć i to są osoby żyjące w tej samej rzeczywistości, co pozostali dyrektorzy czy nauczyciele i można rzeczywiście powiedzieć, że jak oni dali radę, to ja też dam radę. Więc serdecznie do tego zapraszam. I bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję wszystkim tym, którzy oglądali nas online. Wiem, że też są osoby z naszych szkół projektowych, więc szczególnie je, tych z Państwa Was pozdrawiam. Strasznie żałuję, że nie jesteście tutaj w Warszawie. A tym bardziej dziękuję tym, którzy jesteście tutaj z nami i nas wspieracie. Więc jeszcze raz bardzo, bardzo dziękujemy.